Witam serdecznie, kolejny odcinek Satysfactory, czyli Satysfabryki. Dlaczego moja maszyna stanęła? Aha, bo nic nie produkuje. Cóż byśmy potrzebowali? Dobra, betonu nie będziemy produkować na razie tu, bo dostarczamy rudę żelaza, właściwie sztaby żelazne. Dobra, co potrzebujemy do następnego ulepszenia? Pojemnik i koparka. Potrzebujemy do tego celu... O, cement, ale cement mamy już. Przewody. Przewody i pręty stalowe. Dobra, na razie podjeżdżają tam... sztaby żelaza, więc żelazne pręty. No i sobie produkuje. Na razie nie umiemy tego składować, więc musimy to wyjąć ręcznie. Póki co rudę również musiałem przynieść ręcznie, ponieważ nie... nie mam jeszcze koparki. No więc to sobie tu produkuje pręty. A my w międzyczasie sobie uruchomimy tutaj zadanie, żebyśmy widzieli, ile czego potrzebujemy. No, wybierz ważny cel. OK. No, cement możemy już włożyć, żebyśmy nie musieli go ze sobą nosić. Dobra. Pręty. Ile mieści się w fabryce? Trudno mi powiedzieć, bo na razie jest 16. No, myślę, że koło 100 chyba będzie się mieściło, ale trudno mi powiedzieć, nie wiem. No cóż, pręty sobie włożymy do... tak, da się, tak. Przewody. Aha, może mamy przewody. Ale może przewody zrobimy ręcznie. Co do tego jest nam potrzebne? A, to nie przewody, kable, tylko przewody. Chyba, że mam schowane. Bo może tak być. Nie, nie mam. Zobaczmy jeszcze tutaj. Pojawiło nam się jakieś wyposażenie. Czy to jest łoś? Sprawdzę, czy czasem czegoś nie można tu zrobić, ale nie wygląda na to. Można sobie posiedzieć i pograć w Satysfactory na wielu ekranach. No dobrze, może zrekonfigurujemy maszynę. Jak już wyprodukuję wszystkie pręty, to... O, przestraszyłem się, że brakło mi paliwka. A jeszcze drugie tyle. I co, w międzyczasie co możemy? Pozbierać paliwo. Znaleźć jakieś... O! O! A, to teraz drewno można zbierać. O, może zawsze można było. Na okazji zrobimy sobie trochę porządku na bazie, ale... O, kwiatki. Znaczy kwiatek jadalny. Chyba, żeby... nie chodzić z małą ilością zdrowia, sobie go zażyję. Niam, 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 niam.
No i z powrotem. A tutaj przecież te mogą kopać, one nic nie ten... Nie pobierają prądu ani niczego, tyle że trzeba z nich nosić ręcznie. A więc nie wiem po co ja je w ogóle zabrałem. Kop sobie. Świeci na żółto. Aha, bo nie ma materiału. Dobra, teraz zekonfigurujemy sobie. Ruda żelaza, ruda żelaza. Nie, włożymy rudę miedzi. Ale ją mamy. Mamy rudę miedzi. To dlaczego nie chcę? A, sztaby miedzi. No tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Produkuje nam teraz sztaby miedzi, które jadą do ustrojstwa, którym jeszcze mamy trochę prętów. No możemy zabrać też sztaby, ale niech się... Niech się tam wyprodukuje do końca, nie będziemy sobie zaśmiecać fabryczki. Tak, tu już mamy wszystko, teraz tylko przewody. Kable, kable, kable robimy z przewodu. Dobra. No w zasadzie można by dobudować chyba kolejną fabrykę, która by... Fabrykator, konstruktor. A w poprzednim odcinku widzieliście może z daleka coś takiego, co się nazywało, to się nazywa Summer's Loop. Dobrze, receptura. Kabel. Aha, ale... Niech się produkuje z tego, co już mam, a potem przestawimy na to, żeby się produkował kabel. Chociaż pytanie, ile go potrzebuje. Aha, już nie ma, ok. Czyli zmieniamy recepturę na przewód. Sobie... A, idę zobaczyć. Aha, tu mam 50. No, no to trochę jeszcze potrzebuję. Ma 5, to mało. Myślę, że sztaby sobie schowam tu. Sztaby miedzi. Też sobie schowam, na razie nie są mi potrzebne. Płatki kwiatów i w ogóle paliwa, drewno. Śruby, cement. To wszystko nie jest mi potrzebne w tej chwili. Czemu chodzę bez paralizatorka? Sprawdźmy stan paliwa. No trochę mamy. Wykres, wykres dość jednorodny. Coś się zatrzymało. Dlaczego?
czy jeżeli teraz przełączę na kable, o, niech muszę ręcznie. Przeprodukuj. A, przestało się produkować sztaby, bo już nie mam rudy miedzi. Okej. Ale mam rudę żelaza, niech się sztaby wyprodukują. No szkoda. Szkoda czasu trochę, czyli 100 się mieści surowca i pewnie 100 produktu. Sztaby nigdzie nie jedźcie, bo tam was w tej chwili nie chcą. No i robi się noc. Dobra, w międzyczasie tak zwanym skoczymy sobie po rudę miedzi. Do biegnięcia trzeba trzymać wciśnięty shift. Tam na górze było to czerwone coś. To jest potrzebne do badań bodajże. Weź wszystko. Okej, i kop sobie. Mamy. Po drodze. O. No. Oprócz tego jeszcze tutaj stała taka piękna, piękna roślinka. Też wyglądało na to, że jest warta wzięcia, zabrania do badań i tak dalej, i tak dalej. Niestety po dotknięciu okazało się, że zaczął się z niej wydzielać trujący dymek. O, tam jest jakieś ciekawe coś, ale dobra. Może jak będę w jakikolwiek, czymkolwiek chroniony. Zaraz, a gdzie mój domek? Halo? A, poszedłem w złą stronę. Dobra, to po drodze wezmę, co się wykopało. Tak, tam właśnie. Również coś świeci. No cóż, zbieranie zieleni... A, tam jest to coś. To coś, jak się dotknie, zostaje... Uwalnia się taka chmura zielona i uszkodzenia organizmu bez ochrony, bo później można wchodzić w to zielone, tylko trzeba mieć specjalną ochronę, którą trzeba sobie wyprodukować, żeby ją sobie wyprodukować. No trzeba ulepszyć huba i to nie będzie szybko. Dobrze, zabieramy ten kabel. Teraz produkcję przestawiamy na przewód znowu. Sztaby miedzi wkładamy i produkujże się. Stąd zabierzemy sztaby żelaza. Odłożymy sobie do skrzyneczki na przysłowiowe zaś. Nie, a właściwie... Nie. Kabel będziemy potrzebować, a reszty na razie nie będziemy potrzebować. Na tym etapie raczej zbyt wielkiego sensu eksploracja nie ma, bo i tak nie mamy gdzie badać znalezionych artefaktów. Czy można łączyć? Na przykład tu mamy żelaza i pyk. 190 zostało. O, właśnie, żeby komórki nam tu się nie marnowały.
Zdaje się, że da się tam... Jest, był taki chyba przycisk uporządkuj. Sortuj. Proszę, proszę, bardzo. 100, 100, 100. No, no i bardzo ładnie. Mamy 10. Dobra, dorzucimy trochę do paleniska materiałów palnych. Ach, prawdziwy eksploatator nigdy nie śpi. Dobra, weźmy drewno. Mieliśmy wziąć liście, ale... O, zabrało mi liście stąd. Dobra. Ale niech będą liście. No najwyraźniej nie da się mieszać. Ani zrobić jakieś kolejki. No to weźmiemy, włożymy drewno. Sądzę, że drewno wolniej się spala, ale liście łatwiej znaleźć. Myk! Można mieć 500. Czy można wyprodukować sobie drugie takie coś? Bo widzę tu jeszcze miejsce. Spalarnię. Zobaczmy, jakie mamy... Nie, nie, nie. Zobaczmy, jakie mamy receptury. Dom. Co to jest dom? Jeden taki. Dom. No nie, no to już wyprodukowałem. Dobra. Linie wysokiego słup. Logistyka, słup, specjalne, produkcja, konstruktor i piec. No nie, następne chyba dopiero po wyprodukowaniu. A nie, no więcej tu się mieści, dobra. A myślę, że niech się nam naprodukuje już tego przewodu. Już wiele nie zostało. Także za chwilę ulepszenie ponowne. No, spoglądam teraz na zegarek, czego nie widzicie. Bo nie chcę, żeby te odcinki jakieś były strasznie długie. No i też się tak zastanawiam, no bo troszkę chciałoby się grać. A nie zawsze chciałoby się nagrywać. Zresztą no, z czasem zrobiłoby to się raczej takie dość nudne. Receptura, kabel. Produkuj kabel. A, może po najbliższej okolicy się jednak rozejrzymy. Kabel się nam wyprodukuje. O, tam też takie coś jest. Nie wiem, co to takie coś robi. O, tu jest... No, cześć, pimpuś. Tu mamy jakieś złoża. No, wydawałoby się, że jest to blisko, ale tak naprawdę wcale nie jest blisko, bo... Bym musiał później iść dookoła. A ja myślę, że... A co to w ogóle są za złoża? Tak w ogóle? Chyba miedź, tak? Nie. Nie. To nie jest miedź. Może żelazo. Tak, to żelazo. Nic jakoś szczególnie cennego. Żelaza mamy wszędzie pełno, jak widać. Tam też nie wejdę raczej. Po drodze... Dobra, nie, najpierw dokonamy ulepszenia huba. Zbliża się dzień.
Pracowaliśmy całą noc, nocna zmiana plusa tak zwana. Dobra. No, nawet więcej niż starczy. No i się produkuje tam oczywiście. Ulepsz. Proszę. Ding. Wow. Nowe budynki mamy. Congratulations. You have unlocked building miner mark 1. Building storage container. Hub feature, additional biomass burner. 10th objective, complete hub upgrade 6. Note, there are no notes. Ale on sam się zrobił. Wow. Nie. Drewno, ja tutaj jedno. Jak to jedno drewno? Dobra, masz liście. Okej. Jak cię połączyć? A, tu się cię połączy. Dobra, połączymy cię szeregowo. Okej. Będzie potrzebny kolejny słup. Koparka Mark 1. Cała ta fabryczka tutaj, która mi tu powstaje w tak zwanym międzyczasie, w ogóle ona chyba zostanie później jako muzeum, jako pierwsza fabryka, jaka powstała. Ale tak naprawdę no, jakieś wielkie linie produkcyjne nie ma tu co liczyć, ponieważ dobra, jest za mało miejsca, no, za mało miejsca. Tak. Idziemy po materiał. Przenośna wiertnica. Mam w skrzyni. Dwukrotne kliknięcie bierze nam. Żelazna płytka. Mamy jedną, potrzebujemy 10. A tam co się produkuje w tej chwili? Nic. Dlaczego? Receptura, żelazna płytka. Sztaby żelaza. A! Jadą z automatu. Ruda. Beton mam, tylko wziąć ze skrzyni. Dać wszystko. Proszę bardzo, wrzucamy rudę. Jeszcze 3, a my w międzyczasie idziemy po beton. Beton mamy. Tu? Ej, tylko 2? No halo. Weźmy stąd cały. No i opróżnimy sobie wiertnicę. Beton zrobię ręcznie. Nie chce mi się przestawiać sklepu. Znaczy tego, no, warsztatu. Znaczy maszyny, no. Przepraszam.
Myk. Beton. 10 betonów. No to mamy 10 betonów, ok. Jak widać, receptury nie są tu jakieś straszliwie skomplikowane, łamane przez trudne, nie do zdobycia i tak dalej. Chyba będę potrzebował kolejny słup. Bo do każdego słupa można podłączyć tylko... Ping! Dobra, teraz go podłączamy. Mamy tu skróty klawiszowe. Taśmociąg, pyk. Jest. Teraz prąd, dwójeczka. I... Linia. Ojej. Dobra, zbudujmy sobie słup. Na który brakuje nam rzeczy. No, nie. Co tam jeszcze jest potrzebne? Dobra. Słup. Pręty. Idę wziąć, co tam się produkuje? A, sztaby, trochę sztab wezmę z... Aha, bo to nie przypięte. Wszystkie sztaby poszły do fabryki. Ajajajajaj. Konstruktor. Tak. No to pięknie. Dobrze, że mam jeszcze ręczną koparkę. Weź wszystko, pręty, tu sztaby, myk, żelazny pręt, myk. Co tam było potrzebne? A, przewód miedziany. No. Chyba mam kłopot, ponieważ nie mam... Mam rudę miedzi? Mam mnóstwo rudy miedzi. Mam sztaba miedzi. Przewody. Ok. Zbudujemy sobie słupek. Teraz linia energetyczna. Się rozbierało. Nie. Stop to.
Jakby cię odłączyć... Nie słup. Czemu mi słup robi? Tak. Nie menu budowy. Biomasy dorzucimy, ale... No jak to odłączyć, no? F? A, tu jest, rozmontuj. Okej. No i teraz zrobi się plątanina. Proszę bardzo, ping. No i produkuje się. A właściwie. Okej. Jedzie. No teraz ciebie przestawimy na stałe na... Tak, na ruda żelazna, na sztaby żelazne. Dorzucimy ci istniejącą już rudę, bo po co mi to w kieszeni. Ty natomiast... Dobra. Coś tam jeszcze mieliśmy nowego. Co mogliśmy zbudować? Organizacja, pojemnik. Robimy sobie pojemnik na rzeczy. Aha, ale mamy za mało menu budowy, pojemnik. Tak, 55. Czyli tak, ty produkuj mi teraz płytki żelazne. Dobrze, dobrze. Produkuje mi żelazne płytki. No, dobrze. To teraz produkuj mi pręty. Dobra. Czyli mamy wszystko. Zbudujemy sobie tutaj pojemnik. Budowa. Pojemnik. Jeden. Dość ważne jest, żeby to w miarę centralnie było. W celu przylegania do siatki. Oj, co tak daleko? Perspektywa. Kurczę. Co jest z tobą? No i pewnie nie wyszło centralnie. Na szczęście taśmociągi do pewnego stopnia są elastyczne i... I składują nam się... Składują nam się pręty. Dobra, na razie się składują pręty. Ej, piękny kolego, pokaż buzię, bo chodzisz tyłem. Matko jedyna, no. Czy muszę cię zapnąć, żeby cię zobaczyć z przodu? Nie będę go zapał. Dobra, zobaczmy co tu... O! Cześć piękne, czym jesteście? Pracownia wyposażenia. Czyli niewiele nowego. A tu coś mamy? To wszystko jest jedna wielka pracownia. Tak, tu chyba na razie tego nie będziemy potrzebować.
Weźmiemy wszystko, podniesiemy, wiertnicę schowamy do skrzynki. Będziemy mieli gotową, jak będziemy chcieli następną koparkę postawić. Tak. Przekładamy, albo przesuwając, łapiąc i wpuszczając, albo dwukrotne kliknięcie. No nie patrz tak na mnie, bo cię zapnę. No. Co jest nam potrzebne do następnego etapu? Spalarnia biomasy osobna, winda kosmiczna. No, do jej zbudowania trochę trzeba. Biomasa. Dobra, wybierz cel. Okej. Pręty będziemy mieli za chwilę. Właściwie to nawet idę zobaczyć. Ile już ich mamy? 48. Dobra, weźmy je, włożymy do ulepszarki. Ale myślę, że ten następny etap to już w następnym odcinku. Za oglądanie tego serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście do oglądania następnych. Cement. Cement, nie, cement magnetyczny. No i podobnie jak zawsze zapraszam też do oglądania innych moich filmów oraz słuchania tych moich audiobooków, które to są póki co jakoś tak moim naj... O, nie da się. Czyli jesteśmy chronieni trochę przed spadaniem z krawędzi, tak? No tak, w zasadzie tak. Trzeba chcieć zeskoczyć. No cóż, to wszystko. Do zobaczenia.